Czy Marcelinka wie, kim jest mama? Nie jestem tego pewna. Na pewno wie, że jest najlepszą mamą na świecie, mam taką nadzieję. Ale przede wszystkim, oczywiście, że obserwowała raz, oglądała ze mną moje starty. Starty z Igrzysk Olimpijskich w 2004 roku. I nawet to jest taka sytuacja nie do zapomnienia, bo siedziała na kanapie, była mamo, szybciej, szybciej, ja siedziałam obok niej. Natomiast czy wie, że mama jest mistrzynią olimpijską, czy wie, że mama działa, tworzy? Nie, chyba jeszcze tego nie rozumie, ale to też jest piękne. Przede wszystkim 4 lata, 4-5 lat to bardzo dobry czas, żeby zacząć naukę pływania. Dzisiaj mówimy też o pływaniu niemowlaków, ale jest to adaptacja z wodą, jest to zabawa w wodzie. Jeżeli mówimy o nauce pływania, najlepiej jest ją rozpocząć w momencie, kiedy widzimy, że nasze dziecko jest się w stanie skoncentrować na zadawanych pytaniach, na wykonywanych zadaniach przez 30-40 minut. Wtedy będziemy widzieli efekty nauki pływania. No i moja Marcelina jeszcze na to nie jest gotowa. Mam nadzieję, że od września, czyli wtedy, kiedy będzie już miała 4,5 roku, będzie na to gotowa. Zasady poznane w sporcie rzeczywiście trochę przenosi się na macierzyństwo, czyli jakby trochę taką dyscyplinę, choć nie powiem, że dzieci mi nie wchodzą na głowę, bo rzeczywiście czasami daje im wskoczyć na siebie i jest tego luzu trochę więcej, ale też ta dyscyplina taka, nie wiem, pod względem sprzątania, pod względem takiego czasami poruszania się po domu, żeby się nie pozabijali w cudzysłowie, to jest wprowadzona, ale jednak nie ma jeszcze takiej dyscypliny stricte sportowej. Na pewno mi to, co ze sportu pomaga w życiu, to mi pomaga dyscyplina, mi pomaga cel wyznaczony, to są rzeczy, które, których bym w 100% przenoszę ze sportu, tak, które w 100% przenoszę ze sportu do swojego życia. Taką umiejętność odnalezienia się w nowej sytuacji, z małych rzeczy nie robię problemów, to rzeczywiście przenoszę na swoje życie. Choć jeżeli chodzi o dzieci, gdy nie wiem, dzieje się coś związanego z, nie wiem, ze zdrowiem, to od razu wpadam w dużą panikę, więc uspokojem jest mój narzeczony. Ale cechy takie jak cele, takie wartości, jak umiejętność wyznaczenia sobie celu, jak umiejętność poradzenia sobie w każdej sytuacji, jak tak naprawdę chyba cierpliwość, to są rzeczy, które wynoszę ze sportu.